Przepraszam Państwa, ja już tutaj robię porządek. Wiem, że się nie mówi z pełnymi ustami, ale z pustym żołądkiem też nie najlepiej. Właśnie słychać. Tak, proszę Państwa, przez cały dzień po prostu nie miałam dzisiaj kiedy zjeść. Człowiek tak biega, tak hapsnie coś tylko po drodze i do roboty zaraz, no. No właśnie. Ale cóż, tak, na starość się odpocznie. To zupełnie jak w tym dowcipie, nie wiem, czy znają Państwa, jak siada staruszek do autobusa, tam już siedzi młodzieniec i ktoś mówi, no ty młodzieńcze, o ustąp staruszkowi. A staruszek na to, a niech sobie posiedzi, na starość się sobie postoi. Nie wiem, to śmieszne na przykład. Halo? A pan w ogóle mówi do mnie? Tu do programu pan dzwoni? Sam jesteś stary dowcip. Pacan. A właśnie, proszę Państwa, my z pokorą czekamy na Państwa telefony, z pokorą czekamy na Państwa krytykę, no chyba, że będzie celna. Czego jeszcze, dziadu? Nie, panie dyrektorze, Nie, panie dyrektorze, to nie do pana. Niekompletna pomyłeczka. Tak, już zaczęłam, zupkę odstawiłam, zaczynamy. Tak. Zaczynamy, zapraszam na program. O! Dzień dobry! Można powróżyć? Dzień dobry, nie, dziękuję bardzo. Nie? Nie. Borys! Hopa! Jest tu jeden, co nie chce! Już chce! Borys! Co? Kto? Nie chce! No. Ja już chcę! Panie Borysie, pan nie idzie tutaj, nie potrzeba! Właśnie, bo Borys z patelni strzeli, będzie śmiał. Dobra. Huba! Borys! Dobra, wróżymy. Co się stało? Umrę? Nie, rybę jadłam. Przepraszam. Dobra. Ale i tak czarno widzę. No nie, to olej zmieniałem w Warburgu i się nie domyło. Mhm. Się myj, brudasie, jak idziesz do cyganki. Widzę, że ścieżka życia ci się rozdwaja. Mhm. Albo zostaniesz tu, albo niedługo wyjedziesz do Rumunii. Do Rumunii wyjadę? No co ty, kobieto, oszalałaś? Oczywiście, że tu zostanę. Ty mi lepiej powiedz, czy będę bogaty. Tak, w puszki, papiery i szmaty. To na pewno. Czekaj. Ale widzę, że napiszesz książkę. Jak to? Jak książkę napiszę? Gdzie? Ta. O czym? Poczekaj, czytam. Alfons Kostropaty? Tak się nazywasz? Dobrze, czytaj, jaki tytuł. Boż. Z Kostropaty wspomnienia z więzienia. Co? Zaraz, jak to? Ja będę siedział w więzieniu? No tak, ale co, nie martw się. Będziesz niesłusznie oskarżony. No, chociaż lepiej. Ale o co? O ty, dziadu. O gwałt! No, pani cyganeczko, ale akurat to się może sprawdzić. E? Nie sądzę. Okaże się, będziesz niesłusznie oskarżony, okaże się, że nie to ty byłeś sprawcą, tylko ofiarą. Cześć. Sprawcą będzie jakiś Borys. Hopa! Borys, ech. Daj, zobaczymy dalej. Ale potem szczęście się do ciebie uśmiechnie. No? Będziesz miał pod sobą 1000 ludzi. No, i to jest wróżba. Pewnie będę prezesem jakiejś firmy, co? Będziesz kosił trawę na cmentarzu. A, to o to chodziło. A będę podróżował? Pokaż. Zobacz tam. O, widzę pociągi. Tak, pociągi, widzę pociągi, dużo pociągów. To dworzec, nie? Tak. No i co, widzisz mnie tam? Tak. Co robię? Biję się z kolegą o karton do spania. A na koniec wywiozą cię do obozu pracy na Syberię. Gdzie na Syberię? Za co? Za krąg polarny. Daj, zobaczę, za co. Dlatego, że będziesz protestował przeciwko trzeciej kadencji prezydenta Lepera. Co?
No to, kochany, ja zmykam do Rumunii. Poczekaj, kobieto, idę z tobą. Borys, siadaj konie! Ale taki mrożek, co, Romek? Mrożek, co? Nogi mi zaszły, wiesz? No, no. A ty wiesz, Romek, że ja słyszałem, że ciepło to się unosi do góry i tam się proszę ciebie zbiera? Tak? No. I dlatego wlazłem sobie na dach, żeby się ogrzać. Ale się ogrzałem, proszę ciebie. Się ogrzałem, aż mi się sopel zrobił u nosa. Wiesz co? Bez obrazy, ale ty masz chyba głowę tylko po to, żeby ci się deszcz nie lał do środka. Ja to nie rozumiem. Nie rozumiesz, bo nie pada. Weź coś z strony. No kurde, nie dadzą zjeść. Tak, dobrze. O czym w takim razie miałam dzisiaj Państwu powiedzieć w dzisiejszym tygodniku? Mam. Proszę Państwa, otóż od dzisiejszego dnia rozpoczynamy ogólnopolską kampanię zatytułowaną Noś czapkę. Proszę Państwa, tak wygląda moja czapeczka. Czy Państwo zauważyli, że zima trwa, a jadąc przez miasto widzimy całe mnóstwo ludzi nieposiadających czapek na głowach? Proszę Państwa, na przystanku stoi sobie jeden z drugim gościem. Głowa, proszę bardzo, goła, łysa, pała. Tutaj rozgogolone wszystko, no proszę Państwa. Jak się komuś spieszy do piachu, proszę bardzo, no. Ale normalnych ludzi stać na noszenie porządnej czapki. Już słyszę głosy, a że obciachowa czapka, a że go czapka gryzie w głowę. Czapka go gryzie w głowę. Po prostu nie do wiary. Albo że w czapce źle wygląda, że się wstydzi. Nie ma. Noś czapkę. Co to? Rewia mody, czy co? Ja na moment zdejmę do jedzenia sobie. No. Dajcie ten materiał, ten następny. Cześć, Bogdan. Cześć, Rysiek. No i Rysiek, mam problem. Jeden problem to nie problem. No, a co się stało? Żona ma urodziny. Starzeje się. Aby tak mają. No, ale zapamiętałeś? A wiesz, jaki jest sposób na to, żeby pamiętać, kiedy żona ma urodziny? Nie. Raz o nich zapomnieć. I do końca życia pamiętać. No i muszę jej kupić prezent. A czego takiej w ogóle najbardziej brakuje? Nie, no rozumu to jej nie kupię. Słuchaj. To może książkę? Zwariowałeś? Pomyśli, że jestem złośliwy. Jak? I ona mi kupi książkę, ja jej książkę, ona książkę, ja jej książkę. Wpadnie mi w jakąś spiralę nienawiści. Faktycznie, nie bardzo. No. Słuchaj, to może książkę, ale kucharską. Rysiek, nigdy nie dawaj czegoś, co może być użyte przeciwko tobie. To wiesz co? Perfumy. Żebyś mnie działo w całym domu? A pierścionek? Nie, ja to wolę, jak Irena ma gołe pięści. Ty. To kup jej tą bieliznę taką, wiesz, fiku miku, erotyczną. Każda bielizna jest erotyczna, dopóki ona jej nie założy. Nie wiem, co ci powiedzieć. A słuchaj, a ona to ci tak zazwyczaj w ogóle co kupuje? No to zależy, co jest w promocji w supermarkecie. Ostatnio dostałem 100 kilo żelatyny. No to ładnie. No. Ale wiesz co? Ja jej kupię taki talerz, satelitę do oglądania sportu. Jak? To ona lubi sport? Nie, ale ja lubię. Ale ona też lubi. Wiesz co, lubi łyżwy oglądać. Tak? No. Nawet wiesz co, te łyżwy to niestety przenosi nazwy na nasze życie takie łóżkowe. To wy macie życie jakieś łóżkowe? O ile się proszę. A ciągle chcę tylko jazdę dowolną, a ja jej mogę tylko zaproponować krótki program obowiązkowy.
A ja przypominam, że trwa ogólnopolska kampania pod tytułem Noś czapkę. I przypominam, że takie czapki nosili nasi słynni bohaterowie, jak na przykład Kościuszko, Napoleon. Odwrotnie. Odwrotnie. Noś czapkę. Ale o co chodzi? No ale panie władzo, no jak? Co jest? Co jest? Zakłócanie porządku publicznego. Jak to? Toś nie wolno się bałwana ulepić, czy nie wolno? A wolno, wolno. Bałwana, wolno. Tylko po co żeście tam od razu za nim radiowóz ulepili? Mariusz? Mariusz? Nie ma się czego bać, Mariusz. Mariusz, nie ma się czego bać. Dentysta to nic strasznego. Jesteśmy we dwóch, jest tam raźniej. Nie ma się czego bać, Mariusz. No ale ja się nie boję, tato. Mariusz? Mariusz, proszę cię. Mariusz to jest... Strach to jest zupełnie ludzkie uczucie, także nie ma się czego bać. Dentyści mają teraz takie urządzenia, że tam... Przewiercić przy dłubie, coś tam pokręcić, to nic nie boli, to nie ma się czego bać. Dzień dobry, ktoś do mnie? To zapraszam do gabinetu. No dobra, tato, razem do gabinetu nie wejdziemy. Zasuwaj sam. Tak, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Mariusz, dziękuję ci, że byłeś ze mną do końca. Mariusz, opiekuj się matką. Teraz ty będziesz mężczyzną w domu, jedynym mężczyzną. Teraz ty będziesz. Tato. Także, wiesz, nie ma się czego bać. Dentysta to nic strasznego. Idziemy. No, w drogę. No. Do gabinetu. No, proszę. Już na fotel. Już. Czy to będzie bolało? No proszę pana, jak się wierci wiertłem w miazdze zębowej, to musi trochę boleć, prawda? No, trochę. Oczywiście. No, to zapraszam. No. Dobrze, już idę tak. No, trochę musi boleć, wiadomo, no, troszkę. To dentysta. No. Jakiego on słowa użył? No miazga, miazga zębowa. Miazga, to jest tam, tak. jak się wierci w nerwie. Tak. No. Odsuń się, Mariusz, chwilkę, odsuń się. Co ci się stało, tato? Odsuń się, Mariusz, będę wymiotował. Tato, no proszę, weź się w garść. Mariusz? Mariusz! Łatwo ci mówić, Mariusz. Ty tu będziesz siedział sobie w poczekalni, będziesz przeglądał sobie kolorowe pisemka, będziesz czytał, co Natalia Kukulska je na śniadanie, a ja będę tam sam na sam z tym SS-manem. Widziałeś, jak on wygląda? To jest SS-man, no, on powinien być ścigany przez jakiś trybunał. Czekaj, przesuń, Mariusz, poczekaj. Mariusz? Chyba mnie nie boli już. No. Możemy iść do domu. No, chodźmy, no. Tato, nie rób z siebie szmaty. Mariusz, jak ty się zachowujesz, Mariusz? Nie wystarczy ci tego obciachu, co mi wczoraj w szkole na wywiadówce zrobiłeś? Mariusz, jaki obciach? Co to w ogóle za słownictwo? Obciach? Tak? Obciach? Ja ci powiem, darłeś się na wywiadówce tak, że się cała szkoła zleciała. Nawet woźny przyleciał z kantorku z zupą na brodzie. No? Mariusz, nie widziałeś tego pająka? No był wielki jak limuzyna. Siedzę sobie przy ławce, no wylazł spod ławki, po prostu idzie prosto w moją stronę. Mariusz, to patrzył się na mnie tak wzrokiem, że chciał mnie chyba zahipnotyzować. No, na szczęście spłoszyłem go krzykiem, ale gdyby nie to, ja nie wiem, co by się stało, Mariusz. Mariusz, nie wiem. Tato. No przecież by cię nie zjadł. O Mariusz, nie wiem. Przecież Mariusz patrzył się na mnie jak na muchę. Przysięgam ci. Przepraszam bardzo, długo będziemy jeszcze czekać? Tak. Już jeden czas leci. Syn mnie zagaduje. Mariusz! Przestań mnie zagadywać, to głupoty jakieś tam opowiada. Już idę, oczywiście. Już, tak. No. No. No to proszę. Już idę. No. Może najpierw siku. Tato! Mariusz, proszę cię, no przecież to normalna rzecz, że ktoś musi się wyścigać. No to proszę do łazienki, a potem na fotelu, no. Dobrze? Tak, dobrze, ale ja muszę wyjść na dwór. Tato, błagam. Na dwór? Dlaczego? Dlatego po prostu muszę wyjść na dwór, po prostu. Ktoś mu w pracy naopowiadał, że w toaletach żyją węże wodne. On się tam boi usiąść, bo mu tam się jakiś wąż wślizgnie. Mariusz, proszę cię! To ty
za głupotę wypowiadasz o tym jakiś wężach? Co to za głupotę opowiadasz? Przy stomatologu przecież on będzie się ze mnie nabijał. No. Tak, tak. Jakie węże? Tak, tak. To powiedz, dlaczego się boisz sedesów? Boję się, że mnie wciągnie utopiec. Ale jaki to ma związek? Jaki to ma związek z wężami? Mariusz, proszę. Dobrze, dobrze, proszę do gabinetu. No Mariusz, proszę, nie, nie, Mariusz, nie, Mariusz, nie, Mariusz, proszę, Mariusz, proszę, Mariusz, proszę, Mariusz, proszę, Mariusz, 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 tak, Mariusz, tak, 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 idziemy, 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 idziemy. O. No, muszę przyznać, że dawno nie miałem pacjenta, który tak by się bał dentysty. Pół godziny go wyciągałem spod szafy. Ale udało się. Ach, udało się. Ale co? Bardzo pana ugryzł? No trochę. No ojciec to ojciec, ojciec taki jest, wie pan. A to ciekawe, bo ja to na przykład nigdy u dentysty nie krzyczałem. Nie krzyczę i nie będę krzyczał. No. No i świetnie, ja bardzo lubię takich pacjentów, proszę bardzo. Rachunek? Rachunek. Tak, i to był numer. I to był numer, panie Mikołaju. Głupota. A tam głupota. Proszę państwa, to był taki numer, że normalnie czapki z głów, no. Ale ponieważ prowadzimy akcję czapki na głowy, no to nie będziemy państwu już w tych biednych głowinach mieszać, bo to i tak nie wiadomo, człowiek skołowany chodzi, jedni mówią to, drudzy mówią tamto, że nie wiadomo, kogo słuchać i kto ma rację. Proszę pani, normalnie. Ale przynajmniej wiadomo, kto nas, proszę pani, wykupi. Przypadek? Proszę pani, nie przypadek. I wtedy, proszę pani, wszyscy będą mieli rację. Tylko, że racje, proszę pani, żywnościowe. Będziemy żebrakami we własnym kraju, proszę pani. I po co były te powstania? Panie Mikołaju, proszę a pani, wojny? Po co? A te rozbiory? Po 8 rozbiór Polski, proszę pani. Tak. A po co się człowiek z karabinem tyle nalatał? Po dworzu? A konie? Na koniu, z szablą, i przed szablą, czołgiem, i za czołgiem, proszę pani, po co? No tak, no, no. Głupio wyszło, no ale panie Mikołaju... Bardzo głupio. Nam jakoś tak zawsze głupio wychodziło, no. A gdyby tak, może, tak? Nie, tak, też głupio, to tak. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Ja nie mogę z tymi telefonami. Halo? Co? Mhm, Mrównica. Dobra, niech idzie. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, witam. To ja przychodzę w takiej sprawie, to? Bo ja niedawno składałem u pana projekt tego nowego samolotu. Czy pan sobie przypomina? Tak, no nie, to wspaniały projekt. I bardzo interesujący, przejrzałem. Mhm. Znaczy wie pan, bo ten projekt nie był jeszcze dobrze pokolorowany, wie pan. Nie, nie, naprawdę to robiło wrażenie. Ciekawa tak, technicznie. Tak? A i co pan o tym w ogóle myśli? Wie pan, no ja myślę, że ja to w ogóle przesłałem do ekspertów. Oni tam to wszystko badają. Więc to jest dobry projekt. To on chyba wejdzie do produkcji nawet. Nawet powiem panu więcej. To będzie hit. Hit. Tak, to będzie hit. Dziękuję. Także niech pan się nie martwi. Właśnie przeciwnie, niech pan się cieszy. Niech pan wraca do pracy. Jakby co, to ja panu dam znać. Wszystko gra. A przepraszam, ale bo mi się wydaje, że ten mój projekt to wystaje z kosza na śmieci. To znaczy, nie. Znaczy, wydaje się panu. Panie Mrównica, panu się wydaje, że to jest kosz na śmieci. To wcale nie jest kosz na śmieci. Właśnie, absolutnie. To może jest podobne, ale to nie jest kosz na śmieci. To jest, panie Mrównica, super tajny pojemnik do moich szczególnej wagi różnych dokumentów. Ale a co tam robi ogryzek, papierosy, jakiś resztka budynu? Panie Mrównica, znajdujemy się, wie pan gdzie, w szczególnym miejscu, w zakładzie o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa całego kraju. Proszę pana, wróg czyha w każdej chwili, żeby tu się wkraść i proszę pana coś wykraść. A komu przyjdzie do głowy, że pod ogryskiem leży nasz najcenniejszy dokument? Nikomu? Czyli to wszystko jest specjalnie.
Tu wszystko jest specjalnie, pani Murulica. Wszystko jest specjalnie. Tu nie ma jednej przypadkowej rzeczy. Myśli pan, że ta lampka tu stoi przypadkiem? W życiu skąd? Ona tu stoi specjalnie i nie można ją ruszyć w żadną stronę, bo tutaj w grę, proszę pana, wchodzą centymetry. Centymetry są ważne. Proszę. Ale... Czy to jest pana specjalny człowiek do wynoszenia ważnych dokumentów? Tak. To jest super tajny agent. Ma pan niezwykłe szczęście, że pan go zobaczył w akcji. Bo to naprawdę można podziwiać, patrzeć na to godzinami. Proszę pana, ten człowiek specjalnie wyszkolony, on może 2 godziny, co ja mówię, godziny, 2 tygodnie nawet spędzić w dżungli, mając tylko ze sobą otwierać do butele. Bez butele? Bez niczego. To jest po prostu gość potęga, naprawdę wyszkolony. Na to ciężka forsa idzie, panie Mrównicy. Ja przepraszam, panie dyrektorze, że ja o panu tak źle myślałem. Nie ma o czym gadać, żeby pan wiedział, jak ja o panu źle myślę, a nie robię z tego żadnej afery. Wiesz co, Romek? Co się w ogóle wyrabia w tej służbie zdrowia, to ja już nie mam siły, proszę cię, nie mam zdrowia, wiesz co? Wczoraj oglądam telewizor, patrzę, akurat obiad jadłem i normalnie aż mi na gorące włosy dęba stanęły. Co, ja nie wiem, co tam się dzieje. Tak obserwuję, tam ciągle przychodzi ktoś nowy, mówi, że coś zrobi, nie? No i robi, no, robi, nie? A jak odchodzi, to zostawia po sobie narobione. Umpa, bum, starala, jest i gra gitara, idzie żaba, idzie baba, gra żaba, gra baba. Pewien facet złamał nogę, więc tobołek wziął i kij i wyruszył w długą drogę od szpitalnych drzwi do drzwi. Od przychodni do przychodni, po lekarzach wielu by wylądować wreszcie w chłodni. I w alejce 4 dy. Umpa, umpa, bum, starara, wtechę jest i gra gitara. Idzie żaba, idzie baba, gra żaba, gra baba. Pewien szef z ulicy Brackiej, co roboty miał wsiąść w niej, wziął się za weryfikację pracowników. Byli trzej, wszystkich trzech wykopał za drzwi, za to, że mu robią kłam, aż mu but się wziął, rozleciał. Chociaż jego noszył sam. Umpa, umpa, bum, starara, wdechę jest i gra gitara. Idzie żaba, idzie baba, graba żaba, graba baba. Pewien facet, który nie żył, kiedy poproszono go, żeby poparł podpisikiem jedną listę, odrzekł: no, przyjemnością, choć nie żyję, to poparcie swoje dam. Zróbcie coś, bo Polska ginie. Jako trup się na tym znam. Umpa, umpa, bum, starara, wdechę jest i gra gitara. Idzie żaba, idzie baba, graba żaba, graba baba. Umpa, umpa, baba, da, ba, da. Umpa, umpa, bubu, du, bu, du. Umpa, umpa, baba, da, ba, da. Umpa, umpa. I tak, proszę państwa, ten numer kończy dzisiejszy program, ale proszę się nie gniewać, bo za tydzień będzie następny. A zobaczymy między innymi relacje z międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego w Sosnowcu. Odbędzie się on bez udziału publiczności, która została zdyskwalifikowana za doping. My jak zwykle liczymy na medal w skoku o tyczce pań oraz w biegu na 100 metrów z przeszkodami. Przeszkodą będzie skok o tyczce pań rozgrywany w poprzek biegu na 100 metrów. No, proszę państwa, co robić? Stadiony w Polsce są, jakie są. Do zobaczenia za tydzień. Ha, 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 ha. I noście czapki, chłopaki i babki. Woo!